Od 1 grudnia do centrum Ostrowca nie mogą wjeżdżać samochody o masie powyżej 12 ton. Mieszkańcy ulic Waryńskiego, Alei Jana Pawła i 11 listopada mogą odetchnąć z ulgą. Od lat marzyli o wyprowadzeniu transportu ciężkiego z tych ulic. Tiry powodowały nie tylko hałas, ale także zagrażały bezpieczeństwu pieszych. Teraz po Ostrowcu poruszają się alternatywną trasą. Dla starosty ostrowieckiego jednym z głównych zadań stało się wyprowadzenie tego transportu na trasę alternatywną. I taka alternatywna trasa dla tego ciężkiego transportu została uzyskana w połowie ubiegłego roku po połączeniu ulicy Samsonowicza z ulicą Zagłoby. Zmianę organizacji ruchu Wydział Dróg Starostwa Ostrowieckiego zaplanował we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Świętokrzyskim Zarządem Dróg w Kielcach. Zmiany tej organizacji ruchu zostały wprowadzone m.in. na głównych ulicach, niektórych ulicach wlotowych Ostrowca Świętokrzyskiego, m.in. ulicy Sienkiewicza, Żeromskiego, 11 listopada. Wraz z modyfikacją ruchu pojawił się problem dotyczący transportu lokalnego. Aby nie zakłócać tego transportu, kierowcy pojazdów zajmujących się na przykład zaopatrzeniem różnych instytucji mogą w Wydziale Dróg ubiegać się o jednodniowe lub stałe pozwolenie, które pozwala na niestosowanie się do tego znaku. Jak to z zakazami bywa i w tym przypadku znajdują się odważni, którzy nowe przepisy łamią. Każdorazowo policja, kiedy dokonuje kontroli takiego pojazdu, prosi kierowcę o okazanie zezwolenia. Jeśli kierowca ma, kończy się rutynowo życzeniem dalszej drogi. Natomiast jeżeli kierowca nie ma takiego zezwolenia, kończy się niestety mandatem. 350 zł i 3 punkty karne mogą dostać kierowcy za jazdę bez pozwolenia. Policja kontroluje wszystkich kierowców, którzy próbują skracać sobie drogę. Liczba patroli jest tak planowana, aby te patrole poruszały się po głównych drogach i obejmowały również swoim zasięgiem trasy wylotowe. A więc praktycznie codziennie na tych trasach wylotowych ulicy Sienkiewicza, Żeromskiego, Zagłoby są patrole i dokonują kontroli. W Ostrowcu mandaty za brak pozwoleń zdarzają się sporadycznie i to potwierdza, że na dobre udało się wyprowadzić ruch pojazdów ciężkich z centrum naszego miasta. Dyrektor Ostrowieckiego Szpitala zdobył tytuł menadżera roku. To wyróżnienie dla Józefa Grabowskiego padło w konkursie Sukces Roku 2013 w ochronie zdrowia liderzy medycyny. Ja tą nagrodę odbieram, ale jest to zbiorowy wysiłek całej załogi, a także wsparcia w moich działaniach przez Radę Społeczną, Radę Powiatu, Zarząd Powiatu. W 14. edycji konkursu o przyznaniu nagród decydowali byli ministrowie zdrowia, eksperci z dziedziny medycyny oraz przedstawiciele środowiska naukowego i samorządowcy. Co zostało docenione w pracy Józefa Grabowskiego i za co przede wszystkim przyznano mu nagrodę? Na ocenę kapituły wpłynęła poprawa sytuacji finansowej szpitala i szereg inwestycji, które w ostatnich latach udało się zrealizować. Otworzyliśmy OIOM, udało się pozyskać środki na zintegrowany system informatyczny, czyli te e-usługi medyczne. To jest wreszcie praca, żmudna praca pionu technicznego i finansowego w opracowaniu dokumentów na pozyskanie środków dla przeprowadzenia inwestycji w zakresie termomodernizacji. W 2013 roku dyrektor placówki walczył o poprawę wizerunku szpitala. W tym celu zorganizowano m.in. w Ostrowcu dni promujące zdrowie. Te działania przyczyniły się do zdobycia nagrody. Swoje uznanie kapituła wyraziła także dla programów naprawczych obecnego dyrektora, które przywróciły płynność finansową szpitala. Dzięki niej straty w ostrowieckiej lecznicy z roku na rok są coraz mniejsze. Już w roku 2012 stratę zmniejszyliśmy do 2,3 miliona złotych, a za rok 2013 oceniamy, że zobowiązania będą niższe około 2 do może 3 milionów, natomiast strata nie powinna być większa jak myślę 0,5 miliona złotych. Wręczenie nagrody odbędzie się 22 stycznia podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Z
Zmieniły się przepisy dotyczące kart parkingowych. 1 lipca 2014 roku wejdą w życie zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W świetle nowych przepisów organem wydającym karty parkingowe będzie przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a nie jak dotychczas starosta. Zmienią się zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się rehabilitacją lub edukacją takich osób. Karty parkingowe będą wydawane osobie niepełnosprawnej na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na 5 lat. A jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku placówek? Placówki zajmujące się rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych będą miały wydawane karty na okres 3 lat. Ustawodawca przewiduje utworzenie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych. Ewidencję w systemie teleinformatycznym prowadził będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. W centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych gromadzone będą takie dane jak numer karty, data jej wydania i ważności, oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę, imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby niepełnosprawnej, nazwa i adres placówki oraz REGON i dane pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą parkingową, data i przyczyna utraty ważności karty. W drodze rozporządzenia określony zostanie wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych, zasady nadawania numerów wydanym kartom, wzór wniosku o wydanie karty parkingowej. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 roku. W świetle nowych przepisów osoby, które bezprawnie będą posługiwać się kartą parkingową, podlegają grzywnie do 2000 zł. W ubiegłym roku Wydział Komunikacji wydał 440 kart parkingowych. O kryzysie budowlanym w ostatnich latach mówi się wiele, a na terenie naszego powiatu sytuacja nie wygląda tak źle. W 2013 roku w porównaniu do lat wcześniejszych zanotowano tylko 7% spadek udzielonych pozwoleń na budowę. W roku 2013 starosta ostrowiecki za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa wydał 596 pozwoleń na budowę, z czego 308 w Ostrowcu Świętokrzyskim, pozostałe 288 to pozwolenia wydane na terenie gminy Kunów, Bodzechów, Waśniów, Ćmielów i Bałtów. W 2013 roku w zestawieniu do lat wcześniejszych zanotowano tylko 7% spadek udzielonych pozwoleń na budowę. Zwiększyła się natomiast liczba wystąpień o budowę budynków gospodarczych o powierzchni do 25 m2 i 35 m2 w trybie uproszczonym, to jest na zgłoszenie. Zastoju nie ma także w kwestii remontów. Zgłoszone remonty do Wydziału Architektury i Budownictwa obiektów mieszkalnych, gospodarczych i garażowych od kilku lat utrzymują się na podobnym poziomie. W 2013 roku na terenie naszego powiatu odnotowano szereg większych inwestycji, które uzyskały pozwolenie na budowę. Należały do nich chociażby rozbudowy dróg gminnych, powiatowych i leśnych, budowa budynków usługowych, hali produkcyjnej czy rozbudowa szkoły muzycznej. Starosta Ostrowiecki przypomina, że w roku bieżącym i w latach następnych nie będą wysyłane zawiadomienia o opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Wysokość opłat za 2014 rok i za lata następne określona została w ostatnim wypowiedzeniu i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wobec powyższego przypomina się wszystkim użytkownikom wieczystym, że zgodnie z artykułem 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uiszcza się za cały rok z góry do 31 marca danego roku.